konferencji prasowej po meczu 15 kolejki 3 ligi pomiędzy Górnikiem Konin a Unią Jankowo, wynik spotkania 0-1. Witam bardzo serdecznie trenera drużyny gości, pana Artura Polachojko oraz zawodnika pana Macieja Mysiaka. Witam po stronie Górnika nowego trenera Grzegorza Dziubka i kapitana drużyny Krystiana Sobieraja. Konferencja będzie przebiegać w taki sposób, że na początek o podsumowanie meczu poproszę drużyny, trenera drużyny gości, po nim podsumuje zawodnik i w takim samym układzie trener gospodarzy i zawodnik gospodarzy. Na koniec oddam głos dziennikarzom. Tak więc proszę, panie trenerze, o podsumowanie. Witam państwa serdecznie na spotkaniu. Ja myślę, że chciałem na początku podziękować zespołowi za konsekwentną grę. I myślę, że te trzy punkty, które żeśmy wzięli z Konina, nie przyszły nam łatwo. Bardzo ambitnie grająca drużyna Konina też stawiała nam wysoko poprzeczkę, ale myślę, że kontrolowaliśmy cały czas przebieg spotkania. W kilku sytuacjach myślę, że mogliśmy się lepiej zachować pod bramką przeciwnika, ale najważniejsze są trzy punkty. Mamy swoje cele, skutecznie do tego naszego celu dążymy i myślę, że tutaj ten wynik chyba raczej zasłużony jest po naszej stronie. No, dziękuję bardzo. No na wstępie tak, na pewno widzieliśmy, że będzie to bardzo trudny mecz, tak? Mimo że Górnik od kilkunastu miesięcy nie wygrał spotkania na własnym boisku, to na pewno był podwójnie zmotywowany do tego spotkania. Tym bardziej po zmianie gdzieś szkoleniowca wywieźli cenny remis z trudnego terenu, jakim jest Skolwin. Także na pewno stawaliśmy się bardzo na mecz walki. No i taki mecz dzisiaj oglądaliśmy. Może nie było za dużo pięknej gry, ale dla nas najważniejsza była konsekwentna gra. Przede wszystkim zagrania w końcu meczu na zero, co się dzisiaj udało. No i szczelenia tej bramki jednej więcej. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to jest nasz trzeci zwycięstwo pod rzędu. No ale już mówię, od jutra, od poniedziałku zamykamy ten temat. Zostały dwa spotkania. Chcemy jak najlepiej zakończyć sezon i zdobyć jak najwięcej punktów. Dziękuję. Jeżeli chodzi o podsumowanie i krótkie tego spotkania, to generalnie nie dojechaliśmy do tego meczu fizycznie. W związku z tym pewno rywala lepiej wszedł mecz i w ogóle kontrolował spotkanie pod względem przede wszystkim fizycznym. My z tego spotkania, co rozmawialiśmy tydzień temu, niestety nie dowiedzieliśmy nic i tu w przyszłości musimy sobie diagnozować, czy jest przyczyną tego, że gramy jedno spotkanie dobrze pod kątem motorycznym, które nie są w stanie pracować według jakiegoś schematu przez 90 minut. Kolejne spotkanie po 20 minucie, gdzieś nam to zaczyna czekać. Także to mogę rzecz do sprawdzenia na przyszłość. Tak generalizując, gratuluję Unii, bo naprawdę grała niezły mecz, niezły zawód. Jest jeden z takich zespołów, który fajnie grał, w których zagrał na kilka zespołów. Ale myśleliśmy, że odczarujemy ten stadion, no nie udało się dzisiaj. Myślę, że może się raz do. Dziękuję. Witam wszystkich, tak jak zgodzę się z naszym trenerem. Nie dojechaliśmy na ten mecz, zabrakło nam intensywności, którą prezentowaliśmy tydzień temu w Szczecinie. Drużyna Unii bardzo dobrze zorganizowana, prowadziła grę. Była lepsza od nas o tą jedną bramkę. Nie wiem, jakiś zły czar się tutaj unosi nad tym boiskiem i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się w pierwszym meczu już odczarować i jedziemy dalej.